z tej strony Maciej Powerlifting. Dzisiaj zapraszam Was na trening, który będę robił martwy ciąg, wyciskając 3-sekundową pauzą i potem dwa akcesoria. Dzisiaj kończę już blok objętościowy, więc będę zaraz przechodził do kolejnego, już drugiego bloku, w którym będzie już bardziej kładzony nacisk na budowanie tej siły maksymalnej. Jeszcze czekają mnie trzy bloki tego planu i zwieńczeniem będą zawody w maju. Także lecimy z treningiem. Dobra, zaczynam teraz rozgrzewkę 70 kg. Będę stopniowo wchodził 100, 130, 161 i seria główna 170. 5 serii, 5 powtórzeń, ale wy zobaczycie tylko główne serie, żeby nie przedłużać zbytnio. Także zaczynamy. No i martwy ciąg też robiony dzisiaj w wersji startowej, czyli tak jak na zawodach, tylko jeszcze z użyciem pasków. Paski myślę, że odrzucę dopiero po drugim bloku planu, także tak na 5-6 tygodni przed zawodami. Dobra, teraz czyste czwartą serię z 5 na 170. Jest ciężko, ale tak musi być. Stara szkoła, ciężkie treningi, główne boje, to są najbardziej efektywne treningi. Siła dzika! Ok, to po martwym ciągu przyszedł czas na wyciskanie. Dzisiaj wyciskanie z 3-sekundową pauzą. Jak mam zapisane w planie, 3 serie, 3 powtórzenia, 97,5 kg. Także lecimy. 3-sekundowa pauza to jest taka, gdzie schodzę ze sztangą, liczę do 3 w głowie i dopiero wyciskam. Zwykle nic nie waży. Nagrywasz już? A to dobrze. Okej. Co jeszcze chciałem dodać, że w przyszłym tygodniu ruszam z serią, gdzie będę omawiał poszczególne ćwiczenie, pokazał jak się je wykonuje, oraz przyszły weekend pojawi się filmik z pierwszym gotowaniem. Co to będzie, to zobaczycie. Okej, kolejny element treningu po wyciskaniu z pauzą. To są front squaty, przesiady przednie, tak zwane. Seria główna, 90 kg. I to jest ważne, spięty brzuch trzymać. U mnie akurat ten element kuleje, ale cały czas staram się nad tym pracować. Pięć powtórzeń, jeszcze dwie serie po tym i po front squatach przejdę już do ostatniego ćwiczenia dzisiaj, czyli wiosłowania na wyciągu dolnym i to będzie koniec treningu. Zawsze jeszcze oprócz tego, czego nie mam w planie, to platam sobie kółko na zakończenie treningu, żeby pracować dalej z tym brzuchem, żeby wzmacniać te mięśnie głębokie podczas właśnie ćwiczeń
wielostawowych, jak właśnie przysiady, martwy ciąg, to zwłaszcza, żeby trzymać ten spięty brzuch. Ok, zakończone fronty, ciężar odstawiony, bo to zawsze trzeba posprzątać po sobie. Teraz idę wykonywać kolejne, już ostatnie ćwiczenie z planu, czyli wiosłowanie na wyciągu dolnym. 4 serie, 8 powtórzeń. Cały stos i takie jeszcze 3 serie. Ok, to by było wszystko z dzisiejszego odcinka. Także pamiętajcie, kliknąć czerwony przycisk pod filmem, zostawić subskrypcję, bo to bardzo mnie motywuje, a że niedługo już ruszam z kolejnymi seriami, z omawianiem ćwiczeń, z gotowaniem, także bądźcie na bieżąco. Łapkę w górę, bo to też bardzo ważne, oraz w komentarzu napiszcie, czy się film podobał. I co chcecie dalej oglądać? Siła z wami!